Siemaneczko dla wszystkich, niedziela, godzina 16, pozdrawiamy oglądających. Panowie, gołębi trochę już przebrałem, 90% z tych gołębi już zostaje u mnie, pokażę wam i pokażę jak to lata. Jutro pan z Kętrzyna przyjedzie, pozdrawiam go serdecznie, ogląda mnie, ma 65 lat, zrobił gołębnik, przyjedzie po 25 sztuk, z tych gołębi jeszcze coś wybierze. Ja mu wybiorę 10 murzynów. Dwa kolory, dwa rumuny, dwa czaposze. Zaraz pokażę wam jak to chodzi. Gołębie pierzają, nie są jeszcze ganiane. Jeszcze z nich wyrzucę może z 25 sztuk i starczy. Mam z 5 jasnych, jeszcze jednego muszę wyrzucić. Zaraz pokażę wam. Gołębie tylko są pojone, nie były jeszcze karmione. Nie były karmione. Zobaczcie, bez szmaty poszły. Zobaczymy, co się nie zerwało. Zaraz się zerwą wszystkie. Jeszcze trochę uszczuplimy tego lotu, bo jest widzę za duży. Moim zdaniem nie ma nic. I ogień. Nie ma nic, nie ma nic. Tam nie ma nic. I można teraz je wycierać ostro. Jeszcze nie były karmione. Zobaczcie. Berlinka coś tam na skrzydełko uderzone ma. A ona zostaje. Około 80 gołębi odłożyłem. We szwance wszystkie są odłożone. Zobaczcie, to są gołębie jaśniaki, budapeściaki. To wszystko wyjeżdża. Pawik idzie w prezencie. Berlinki. Takie tam budapesztów parę. Takie mieszance. Poszło wszystko. Też jeszcze nie karmione. Tu dla trzech hodowców są gołębie. Z 80 sztuk. A moje? Oczko dane? Parę na... Tam dają. Zacznę je ruszać niedługo. Ten rumun nie wchodzi. On potrzebuje trochę treningu. Trochę potrzebuje, bo on jest rozpłodny. Gołębnik jest pusty. Jest jedna rumunka. Ona już leniwa jest. 50 zł w nasielsku ją kupiłem. Kolega będzie oglądał, to wie, która to jest. Jajek nie nosi i jeszcze teraz zaczęła. O, jak walnął rumun. Zaczęła jeszcze słabo latać. Tak jak powiedziałem. W karmikach jest puściutko. Wodę mają na pierzenie podano. No, zaczęły świrować. Zobaczcie. Ale pięknie idą. To jest parę takich siadło. Co to siadło? Berlika ma skrzydełko rozwalone. Pierzeją. Ale cisną. Trzy lotki. No, zaczęły sanczyć. Wchodzić szybko, bo zaraz zaczniecie kilometry robić. No, ładnie chodzą. Tam gdzieś świrują.
Jeszcze jest do wydania. Tam jakaś lotka przyszła. Bardzo wysoko. Zostawiam sobie 40 Budapesztów. Kolego, będziesz mnie oglądał, jutro przyjeżdżasz. Wszystko chodzi, zobacz. No Berlinka usiadła i z dwa murzyny. I Rumun. Z tych ptaków ci wybiorę 25 sztuk. Jeszcze ich nie goniłem mocno. Ale tam zobacz, lot chodzi. Nie wiem, czy widzisz, jutro ci je zgonię, siądą i... Nie, tamtych to nie widać, z 20 sztuk. Tam gdzieś tak wysoko. Woda, woda, zjeżdżać. Woda, dzwonię, wjadą do tego. Pięknie. Rozwalają się na razie, one jeszcze nie nauczone. Ale zacznę już je wyrabiać, nie ma. Chyba lot im zrobię niedługo. Jest ich dużo. We szwanców już nie ma żadnego. Ten lot tu słaby, ale tam u góry ile. Tam jak siedzą, zobaczcie. O tu. Nie, nie widać. Buda, Buda. Tam świrują. Złączyły się te doloty się złączyły. Zobaczcie, czapoż czerwony i żółta samica. 5 miesięcy było zamknięte i normalnie wytrzymuje. Tylko na węce, nie? Te 10 minut to wytrzymają bez problemu. O, już doloty się nauczą. Rumun w koronie, widzę, siwy się nauczył. To i ten czarny się nauczy. Berlin siada. Słaby. Ale tam pięknie chodzą. 20 sztuk. Ale telefon ich nie sięgnie. Dzisiaj na rynku nie byłem. Mrzawka była rano, dobrze, że nie byłem, bo nie było rynku praktycznie. Za tydzień jedziemy na Sulejówek stary. Może tatka odwiedzimy. Tadziu, jak oglądasz, to może cię odwiedzimy. Zobaczymy, co tam u ciebie, bo wszyscy piszą, co tam u tatka. Zobaczymy, jak tam u ciebie hodowla. Ale jeszcze zadzwonię do ciebie, dam ci znać, czy zajedziemy do ciebie, czy nie. Jedziemy ekipą, Przemek nie jedzie. Na mecz jedzie do Olsztyna. Pociągiem, o 12 zbiórkę mają. Ja nie nagram, bo się wszyscy kibice zbierają na dworcu, bo my będziemy na rynku w niedzielę. Wyjazd mamy do Sulejówka starego. Patrz jak dają tygrysy. Prawa, lewa i zaraz. Nie ma, muszą tańczyć. 15 minut to im damy, 20 nawet. Co? Uszczuplę jeszcze. Proszę moje, może wydam mocno gołębie dla tego pana. Samica przyszła do mnie.
Rozwalają się. Gdzie? Ładnie zgracie i siadacie dopiero. A tamte chodzą bardzo wysoko. Nie ganiam ich od czasu do czasu. Może piąty raz tak pogoniłem z wędką. A tamte jak wysoko dają. Niedziela bardzo ładna się zrobiła. Idę im karmę, zaraz rozrobię na pierzenie. Jest trochę rozwalonych tych gołębi. Ale coś tam latają. Już nie ma halowca żadnego, dacharza nie ma żadnego. Nie pozwolimy im usiąść. Gwizdać się gwizdamy. Już niektóre widzę puchną. Już można puchnie. Ale nie ma siadania, kolego. Tamte mają siłę latać, to ty tak samo żresz, to samo i też musisz latać. Panowie, niektóre lotniki koło domu miękną, widzę. Zobaczymy, co tam weszło. Jaki gołąb, murzyn jakiś. Co to za murzyn w las? Wjeżdżaj tu. O, trzy murzyny wskoczyły, cztery. Co to za murzyny? Ten lotnik. Cztery murzynki wskoczyły. A tak to pusto. Wjeżdżają. Głodne. Coś tam latają. Ciężko machać wędką i nagrywać. A Berlin jeszcze jest jeden, bo widzę, że tam jest. Jednego chyba nie złapałem. Tam jeszcze jest jeden. Dwa miałem tylko zostawić. No, uczę się latać. Tamte na punkcie wysokim są, nie widać ich, z 15 sztuk. Już wira robią. No i Berlin do nich dobił. O, Rumunka żółta. Ona już nie daje rady. Niech siada. Ona usiadła na lampę, nie chce siedzieć. Ledwo pompujesz, co?
Cię napumpuję, zaraz cię napumpuję. Telefon się wyłączył, za dużo pamięci. Dobra, damy im usiąść, te 15 minut wylatały. Nie ma co ich przeginać. Idę im pokarmę, pokażę. I tak muszę wklejać, myślałem, że nie da rady, że jedność będzie. Tamte się podniosę. Chodź. Chodź. Głodne, ale nie ma jedzenia jeszcze. Chodź. Chodź. A tam dodają sobie. Telefon mi się wyłącza znowu. Muszę pousuwać. I takie teraz gąbki będziemy gonić. Kogut mi uciekł. Jest z tyłu za tym zagajemnikiem. Chodź. Głodne. Chodź. Tamte z góry do... Panowie, telefon mi się wyłącza, ale są tam wysoko tak gołębie, że tych żółtych czaposzy nie oddam. Pięknie chodzą tam, bardzo wysoko. Dobra, pauzujemy, ja idę im żarcie zrobić. Ten ich zjadą. Co, patrzcie jak patrzą, no jedzenia nie ma. Chodź. Takie koczkodany sobie zostawimy. Chodź. Dawaj, wchodzisz szybko. Mama dzwoni. Dobra, pozdrawiam serdecznie. Odbieram telefon. Komu się podobał film? Idę je karmić. Końcówka filmu. Jesteśmy w oblocie, czyli po gonitwie. Lekkie jeszcze parę Budapesztów widzę. Chodzi wysoko, ale są głębie godne. Przygotowałem im karmę. Taką mieszaneczkę. Chodź. Zobaczcie, co jest. Teraz idzie na karmę. Dwa środki na pierzenie, a do wody im podam coś takiego, panowie. Jod plus żelazo. Z tej firmy. Bardzo dobre. Chodź. Są bardzo godne gołębie. Teraz zrobiłem im 10 kg. Chodź. Zobaczcie. A tutaj, z tej strony, tygrysy są tu głodne. O. A z tej strony są tu głodne.
Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Wezmę tą łopatę. Mało, nie bójcie się, bo się boję tej łopaty. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Kogut uciekł, wyszedł teraz, patrzcie. Chodź, 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 kogut, chodź. Boił się. Grzeczny. Chodź, 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 chodź. No krzyczysz. Chodź, 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 chodź. Chodź. Dobra, wchodzimy do gołębnika. Karmimy gołębie, kogut nie chce wchodzi. Pokażę wam, jak będą jadł. Chodź, 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 chodź. Karmiki wysypujemy i wsypujemy. Chodź, 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 chodź. Mieszanka jest zwilżona specjalnym środkiem na pierzenie i posypany proszkiem do pieczenia. Leper wie, jakim to proszek do pieczenia. Ładnie pachnie, Przemek też. Wodę mają i podamy im żelazo. Wieczorem jeszcze je pogonię. Za 2 godziny. Niech się najedzą. Jutro pan przyjedzie z Kętrzyna, to też mu pogonię, nagramy jakiś film. Wybierze tam sobie, ja mu wybiorę z tych gołębi. Te pantosze mu oddam. Dobra para, ale co zrobisz? Nie wszystko u Andrzeja da rady trzymać. Dzień dobry, dzieciaczki. Siema. Zobaczcie, co tu jest. Gołębie karmimy. Jak u innych chodzić, koło nogi. Patrz, jak się biją. To są pocztowe. Chodź, 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 łobuz, chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 chodź. Ale, chodź, tu ich mało. Chodź, 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 chodź. Bo tutaj one są. Jak łażą szybko? Dobra, niech sobie jedzą. A tu skunksy jedzą? Też jest grzecznie, elegancko. Zobaczcie. Chodź, 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 chodź. Wodę mają ze środkiem. Chodź, 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 chodź. Kogut, zjeżdżaj. Jeszcze troszkę damy. Wlazł kogut. O, murzyn, zobacz. Murzyn. Murzyn, murzyn. Chodź, 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 chodź. Zaraz wejdą, zamknę je i powiem wam tak. I za 2 godziny znowu je szprynę. Dobra, tym teraz też damy. Te do sprzątania też dostaną mieszankę.
z rozłowionym tym. Głodne są na 100%. Chodź. Zobaczcie, też będą głodne. Chodź. One tu pierwszy raz są. Dobra, idziemy teraz do pocztowych. Tutaj nie mam nic. Te też są, wyjadą. Zaraz będą miały. Dobra, tylko wyrzucimy. Widzę, pocztowy już jest do zlikwidowania. Nie, myślałem. Jakiś śpiący. Chodź. Nie lubię tych młodych późnych, bo to i tak się do niczego nie nadaje. Chodź. Zobaczcie. Wszystko tak samo dostaje. Światło tu już im dałem. Chodź. Chodź. Też ładnie pierzają. Dobra, panowie, będzie długi film. Nie lubicie długich filmów. Ten karmik muszę gdzieś wyrzucić, żeby dobrze do nich wchodzić. Jedzą, ale jeszcze nie jedzą tak, jak powinny jeść. Dlaczego? Bo już wam mówię. Bo pierwszy raz tu niektóre są. Dobra, pozdrawiamy. A te koczki jak? Dobra, później im wszystko w budzie. Zamykamy, żeby nic nie uciekło. Na banki wszystko świeci na niebie. Buda. Nie ma nic. Buda. Wyłażą. Chodź. Niech się najedzą. Chodź. Chodź. Zjeżdżaj. Robaczku. Młodziutki, późny. No chodź. Chodź. Aha. No dawaj. Dobra, pozdrawiamy, komu się film podobał. Ja zamykam. Z 2 godziny. Jeszcze raz je szpyrnę. Dzisiaj 18, przed 18. Do zobaczenia. Widzę jeszcze 2, widzę u góry. Zobaczymy, jakie to będą, jak zajdą. Pozdro. Komu się podobał, zasubskrybuj kanał.